Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego. Przed Wami rozpoczęte jest przygotowania do rozgrywek w tej wyższej lidze. Dla Was to na pewno będzie duży debiut. Na tym poziomie jeszcze nie graliście. Dziś spotkanie ze Śląskiem Wrocław. Czujecie to w nogach, to spotkanie już? Czujecie te przygotowania do ligi? Myślę, że na pewno to czuć. Śląsk dobrze grał. Cały czas przesuwaliśmy w tam z powrotem w obronie. Nie był to dla nas łatwy okres, no jak weszliśmy i chcieliśmy pomóc przede wszystkim drużynie. Jak możesz ocenić to spotkanie? Dobre z naszej strony, ale zabrakło wykończenia i dokładnych podań. Dzisiaj miałeś okazję strzelić bramkę Stadiony Świata. Zabrakło niewiele? Tak, no będą jeszcze okazje, no i czekam na tą swoją pierwszą bramkę. No właśnie, jak przygotowania do rozgrywek ligowych? Na pewno intensywne, ciężkie treningi? Tak, bardzo dobrze pracujemy, ciężko. Czujemy to w nogach po tych dwóch tygodniach bardzo dobrze. Jak u Ciebie z kondycją? Jest na dobrym poziomie. Myślę, że ciężko pracuję, tak jak każdy w tym zespole, żeby pokazać na nowy sezon. Maciek, jakaś trema przed inauguracją rozgrywek? Wprawdzie jeszcze 3 tygodnie pozostało jeszcze do inauguracji, ale czujecie już myślami gdzieś ten powiew tej Fortuna pierwszej ligi? Oczywiście, że tak. No, po to się przygotowujemy, ciężko pracujemy na treningach, żeby jak najlepiej wypaść w lidze, no i czekam na dobre wyniki. Czujecie, że trener da Wam szansę na boisku? Jak będziemy się dobrze pokazywać na treningach, to na pewno. Myślę, że jest taka możliwość. Wszystko zależy od nas i naszej ciężkiej pracy. Przede wszystkim naszych występów i pokazania naszych możliwości.